Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek poświęcony rozluźnianiu. Jakiś czas temu nagrywałem odcinek poświęcony łagodnym, delikatnym ćwiczeniom przy innego odcinka kręgosłupa, bo któż w dzisiejszych czasach nie ma jakiejś sztywności, napięć, problemów, dyskopatii, bólów, choroby zwyrodnieniowej, napięciowych bólów karku i głowy i tak dalej. Mnóstwo osób, więc tu używanie tego szyjnego odcinka kręgosłupa w sposób łagodny, bezpieczny, delikatny, nie wiem, takie szybkie skojarzenie, takie delikatne tai chi szyjnego odcinka kręgosłupa, choć się nie za bardzo znam na tai chi, tylko chodzi o tą łagodność i czucie, to odsyłam do tego odcinka, bo naprawdę warto łagodnie rozruszać ten odcinek. A teraz będzie dodatkowe zadanie, trochę przypominajka dla niektórych pewnie, jak jeszcze uwolnić tkanki, które trzymają szyjny odcinek kręgosłupa, ale od dołu. Więc za chwilę będziemy pracowali piłkami, powiem co i jak, pomiędzy łopatkami w dolnych segmentach szyjnego odcinka kręgosłupa w jakiś sposób, ale tak naprawdę będziemy na piersiowym odcinku kręgosłupa, na mięśniach między łopatkami. Bo jeżeli one tu są sztywne i napięte, a większość z nas ma, łącznie ze mną, ja się już z tym nie kłócę, ja to zaczynam rozumieć, ja po prostu to obserwuję, że to jest jakaś część mojej osobowości nawet, gdzie ja wchodzę w tego typu pozycję, jestem dosyć ekspresyjną osobą, spędzam czas przy telefonie, więc to może być Twój powód. No, ja montuję filmy, studiuję różne materiały, a są one też w telefonie, artykuły naukowe i tak dalej, lubię podręczniki, pracuję z pacjentem, no więc jakby gdzieś nieuniknione jest, że i tak nam będą te łopatki szły do góry. Tu bardzo często się mówi o tym, że te mięśnie są rozciągnięte. Nie lubię tego zwrotu. Bardzo często spoczynkowo łopatki są odstawione na bok. To fakt. Ale nie nazwałbym tego rozciągnięciem. To już też kiedyś na ten temat nagrywałem. A w wymiarze elewacji, uniesienia, raczej większość osób ma przykurczone te tkanki. No bo jeżeli ktoś spędza czas z barkami uniesionymi w górę, to nie rozpatrywałbym tego w kategorii mięśni, bo można byłoby zwariować, bo w tym momencie myśli się o mięśniu równoległobocznym jako o mięśniu rozciągniętym. Co nie może być prawdą, bo ten mięsień unosi łopatkę w górę, więc to, no to on w końcu unosi, no ale jak unosi, to nie może być rozciągnięty. Więc jak unosi, to znaczy, że jest w skróceniu. Stąd nie patrzymy do końca na pojedyncze mięśnie, tylko rozumiemy czynność mięśniopowięzi i danego obszaru. I tutaj bym rozpatrywał teraz ten obszar jako obszar, który raczej ulega nadmiernemu napięciu. Z czasem mogą się pojawiać tutaj punkty spustowe. Mięsień równoległoboczny, równoległoboczny większy, zacznę od dołu, brzeg przyśrodkowy łopatki do TH4, raz, dwa, trzy, cztery, czyli dotąd mi się musi zgadzać i musi się przyczepiać. No, zawsze to schemat, więc jak nie wyjdzie tak, jak powinno być, no to trudno, ale chodzi o to, żeby schematycznie zacząć rozumieć. No właśnie tak przebiegają włókna, więc ten mięsień pracując, czy unosząc łopatkę ku górze, także pracuje. Czyli jeżeli gdzieś tam mamy z różnych powodów, czasami jakichś lękowych, ze względu na osobowość, nastrój i tak dalej, tak jak ja teraz specjalnie to robię, unosimy te barki, może z powodu skupienia i tak dalej, no to ten mięsień pracuje. Równoległoboczny mniejszy. No nie do końca teraz jest to adekwatne, bo on się przyczepia już do dwóch dolnych segmentów szyjnych. Dobra, mam nadzieję, że wytrzyma, żeby to tak ładnie wyglądało. I dźwigacz łopatki, czyli mięsień właśnie, który unosi. I jak sobie spojrzymy, to nie są mięśnie, które są sobie obce. Bo bardzo często tak się mówi, te są rozciągnięte, a tamte są skrócone. Teraz jak zauważysz mięsień dźwigacz łopatki, który przyczepia się do brzegu przyśrodkowego łopatki, bardzo często jest duże uproszczenie i mówi się o tym, że mięsień przyczepia się do kąta górnego łopatki, czyli tylko do tego punktu, co nie jest prawdą. Mięsień przyczepia się do brzegu przyśrodkowego łopatki, więc bardzo ładnie te mięśnie, no, są braćmi, tak bym to powiedział, są na pewno z jednej stajni, z jednej rodziny i przyczepiają się do wyrostków poprzecznych C1, C4. No, wyszło genialnie, nawet tak narodowo bym powiedział, więc bardzo ładnie, w naszych barwach, czerwono-biało, włókna, taki przebieg. Czymże się te mięśnie różnią? Niemalże nie ma różnicy pomiędzy równoległobocznym mniejszym czy dźwigaczem łopatki. Więc weź pod uwagę, że u wielu z nas będzie tak, że ten mięsień, te mięśnie pracują w pewnej synergii, przeciążają się w pewnej synergii. Równoległoboczny to nie tylko łopatki, właśnie to jest
przytrzymywanie i czynność dolnego odcinka szyjnego odcinka kręgosłupa, nie? Tego dolnej części szyjnego odcinka kręgosłupa. Więc za chwilę będziemy wchodzili tu piłką, nie powyżej. Tu oczywiście można działać, już wiele różnych zadań było na górną część szyjnego odcinka kręgosłupa, potylicę i jeszcze pewnie będzie. Teraz ogromne skupienie. Dlaczego w kółko będę o tym powtarzał i będę przypominał i znowu zachęcał, żeby odnaleźć gdzieś w domu piłeczkę albo zakupić tą piłeczkę? Bo wiele osób ma tutaj problemy, po czym robi to naprawdę po macoszemu bardzo byle jak, co moim zdaniem wynika właśnie z braku wiedzy, no i po to jest wiedza, ale za chwilę też z braku wnikliwej, praktycznej edukacji, bo im więcej będziesz wykonywać automasaż, im więcej będziesz poznawać już swoje ciało w praktyce, czyli wyłączamy myślenie o tym, dobra, jak to było, C6, C7, czyli dwa dolne kręgi, brzeg przyśrodkowy łopatki, to później już nie jest takie istotne. Mniej więcej pamiętamy obszar i po prostu pomiędzy wyrostkami kolczystymi a brzegiem przyśrodkowym będziemy wykonywali wnikliwy, dokładny, powolny masaż. To jest jeden obszar. W masażu się przyjęło, że jeden odcinek, jakiś obszar masujemy około 10-15 minut. No to tyle uwagi bym temu miejscu za chwilę poświęcił. Podłoga. Choć może się okazać, że niejednokrotnie podłoga będzie zbyt wymagająca i trzeba będzie to ćwiczyć przy ścianie, więc jeżeli ten wariant jest dla Ciebie ciężki, to postaraj się poćwiczyć przy ścianie. Ten obszar nas interesuje. Mam nadzieję, że to będzie teraz widać. Czyli leżymy sobie na plecach. Trzeba będzie troszeczkę się unieść i można powiedzieć tak, tak bym do tego podszedł, że masujemy górne żebra od tyłu. Czyli to będzie masowanie górnych żeber. Tam jeszcze jest biodrowo-żebrowy. Tam jeszcze jest zębaty tylny górny. Więc tak naprawdę więcej rzeczy się będzie działo. Stąd naprawdę prośba o wnikliwe, dokładne masowanie milimetr po milimetrze. Czyli teraz tak jak ja na tym szkielecie pokazuję, to się ma w ten sposób odbywać, że przesuwam się na piłce. Czy piłka toczy się po tym obszarze między łopatkami. Wyczuwam nagle jakieś twarde, no tego nie będę czuł, tylko będę czuł bolesne miejsce. Ba, może nawet promieniujące gdzieś do szyi, do łopatki, do barku. To zaczynam powolutku to miejsce rozgniatać, rozmasowywać. Po prostu spędzam na tym troszeczkę czasu. Nie wiem, czy do momentu, kiedy to kompletnie odpuści, no bo niejednokrotnie kompletnie nie odpuści, tylko może troszeczkę ten ból zelżeje, albo przeniosę się kawałek obok i znajdę inne miejsca. Więc wnikliwie, dokładnie ten obszar przez kilka minut. Musisz teraz dobrać piłkę, bo jeżeli będzie to większa piłka, to ten nacisk będzie się rozkładał na większą powierzchnię i pewnie dostanie się tym bardziej powierzchownym strukturom, no tak jak przed chwilą było, równoległobocznemu mięśniowi. Jeżeli natomiast weźmiesz mniejszą piłkę, a to już odczepię, mniejszą piłkę, to to będzie trafiało bardziej punktowo, jesteś w stanie tutaj utrafić bardziej bolesne jakieś miejsca. Mała piłka, ta ma takie drobne wypustki, one nie przeszkadzają, natomiast jak masz taką piłkę bardziej miękką z wypustkami, to sobie odpuść, no bo ona bardziej wyładowuje napięcia, czy ten nacisk na powierzchni, a nie wchodzi w głąb. Raczej twarda gumowa w różnych rozmiarach. Dźwigacz łopatki będzie już tuż powyżej, czyli trzeba być naprawdę troszeczkę wyżej na żebrach, co niejednokrotnie trzeba się unieść troszeczkę biodrami, czyli podnieść biodra i ten docisk skierować wyżej, ciągle można powiedzieć. Będziemy w obszarze górnych żeber dolnego odcinka, dolnej części szyjnego odcinka kręgosłupa. Ja teraz ze względu na mikrofon zostanę w koszulce, ale zachęcam do tego, żeby wykonywać to na ciało. I dlatego twarda gumowa piłka, bo ona będzie super się wczepiała w tkanki, będzie je jeszcze odkształcała. Popróbuj, czy to dużą piłką, może wstępnie właśnie te większe powierzchnie, duża piłka, mniejszy, przez to mniejszy nacisk, bo ten nacisk rozkłada się na większą powierzchnię, więc jest mniejszy, odczuwany delikatniej. I nie wiem, 2-3 minuty nie bezmyślnie szarpiemy góra-dół, tylko takie powolne wtapianie. Jeżeli to będzie dotyczyło tych wyższych partii tutaj, czyli już mówię dźwigacza łopatki, to trzeba unieść biodra i troszeczkę się wcisnąć. Więc przy okazji gimnastyka mięśni pośladkowych, no i też jakiejś sprawności, więc też to może być bardzo fajne ćwiczenie. Na pewno zawsze zachęcam, taki automasaż, no to jest jakiś sposób wejrzenia w siebie, skupienia się na swoim ciele, czyli oderwanie się od tych wszystkich social mediów i tak dalej, różnych wiadomości, bzdur dookoła. Włączenie trybu regeneracji, no i rozpracowywanie tych struktur. 3-4 minuty większą piłką,
Za chwilę popróbuj troszeczkę mniejszą piłką, bardziej punktowo. To jest stosunkowo niewielki obszar. No naprawdę niewielki obszar. Ale można tutaj spędzić dużo czasu na wyszukiwanie różnych napięć. Czasami złapanie swojej ręki tutaj, łokcia, zrobienie przywiedzenia sprawi, że łopatka zostanie odwiedziona, czyli ten obszar się troszeczkę otworzy, czyli będzie jeszcze większa powierzchnia do przemasowania. Równoległoboczne troszeczkę się wydłuży i odsłoni się biodrowo-żebrowy pod spodem. Więc to też może być dobry wariant. Teraz ja teraz spoczywam bardziej na lewym barku, więc ten nacisk jest niewielki. To jest też jakaś forma odciążenia. Albo mogę właśnie się teraz położyć na prawym barku i ten nacisk jest większy, pionowy tutaj. Hop, z tej strony. Idę wyżej. 15 minut, 10 uczciwego masażu. Jeżeli masz wątpliwości, czy tobie masaż służy, czy powinieneś, czy powinnaś masować, to skonsultuj się z lekarzem. Generalnie większość osób nie ma przeciwwskazania, jeśli chodzi o bóle szyi, do stosowania masażu. Tu nawet moja taka uwaga już praktyczna jako masażysty, fizjoterapeuty. Masujemy de facto piersiowy odcinek kręgosłupa, więc masz, jeżeli masz takie podświadome lęki, a wtłaczane są te lęki często pacjentom, bo ja mam C5, C6 i ja też mam C5, C6, kto go nie ma. I tam nic nie wolno. No to teraz tam nic nie robimy. Pracujemy nad piersiowym odcinkiem, nad tkankami piersiowego odcinka kręgosłupa, które poruszają szyjnym odcinkiem kręgosłupa. No jakie to sprytne i jednocześnie daje takie poczucie, że dobrze, czyli ja mogę coś zacząć robić. Mogę pracować nad tą szyją bez ryzyka, że coś tam się stanie. Tam i tak za bardzo nie ma się co stać od masowania mięśni, ale no niech będzie, że ktoś ma te obawy od wielu lat, to po moich dwóch zdaniach się z tych obaw nie wyleczy. To tego typu forma pracy, w ogóle praca ze sobą, to jest etap uczenia się, no właśnie, że tak, a tak moje ciało reaguje, nic złego się nie dzieje. Po tego typu masażu, owszem, jutro, pojutrze mogę być obolała, ale generalnie w dłuższej perspektywie w ogóle jakoś szyją się swobodniej porusza, szczególnie jak pilnuję postawy ciała i jeszcze te inne ćwiczenia wykonuję i tak dalej. Koszt parę złotych, kwestia poświęcenia kilkunastu minut dziennie. No nie wiem z jaką częstotliwością. Chodzi o to, że książkowo można było wyrzucić, albo jakbym pracował na fundusz, to będzie okrywanią od poniedziałku do piątku 15 minut i od poniedziałku do piątku przyszłego po 15 minut. Organizm tak nie funkcjonuje, tak nie działa, więc może się okazać, że w Twoim przypadku dobrze będzie zrobić masaż poniedziałek, środa, piątek i tak dalej. Co drugi dzień, może co trzeci. Zależy od tego, jak mocno, jak intensywnie. Czasami 2-3 dni trzeba dać ulgi i przerwy. Czasami jest tak, że tych napięć jest tyle, że de facto robiąc te kolejne masaże, piąta, szósta może być wizyta u siebie, zaczniesz łapać o co chodzi, gdzie są te moje miejsca, co odpuszcza i tak dalej, że ten efekt będzie przychodził powolutku. I czasami tak jest, że już jest duża, dobra poprawa, świetne samopoczucie, przerywamy masaż, czyli nie robimy już go, już tam jest kilka ładnych serii zrobionych, czy ładnych serii, jedna seria, ale złożona z kilku masaży i dajemy odetchnąć szyi, używamy jej, ruszamy i układ nerwowy się adaptuje do zmian, zaczyna odczuwać, że swobodniej można się poruszać i jeszcze większa poprawa przychodzi po zakończonej serii. Zachęcam spróbować. Niewielki wysiłek, tak jak mówiłem, niewielki koszt, a zysk ogromny. Łapka w górę, jeżeli uważasz, że materiał pomocny i coś wnosi, motywuje, przypomina, uczy. Napisz proszę komentarz, jak Ci idzie, co myślisz, jakie masz z tym problemy, albo czy może idzie łatwo, czy po prostu to regularnie wykonujesz. Albo może tak po prostu dla zasięgu, żeby YouTube wiedział, że tu jest jakaś akcja, to wtedy tego typu materiały, zakładam, że dosyć wartościowe i raczej pożyteczne jak na te szalone czasy, może trafią do innych osób, które są także potrzebujące, cierpią i znikąd pomocy. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No, zawziąłem się, zobaczymy na ile mi energii starczy, że będę nagrywał 3 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu wrzucam materiały, które będą Cię wspierały w pracy nad sobą. Dobra, to tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.